Mam ogromną przyjemność powitać Państwa na dzisiejszym spotkaniu z pisarką Hertą Müller, której kolaże można teraz oglądać w Galerii Beta w Mocaku. Herta, witamy Cię serdecznie u nas. Wystawa Tam, gdzie nie można mówić, słowo jako obraz, obraz jako słowo, powoli dobiega końca. Możecie ją Państwo oglądać do końca tego tygodnia w Mocaku. Ja nazywam się Delfina Jałowik i wspólnie z Jurgenem Kamkuterem, dyrektorem Muzeum Sztuki w Solingen, Centrum Sztuk Prześladowanych w Solingen, jesteśmy kuratorami tej wystawy. Przyczynkiem do dzisiejszego spotkania jest nie tylko pierwsza prezentacja kolaży Herty Müller w Muzeum Sztuki Współczesnej w ogóle, ale także polsko-niemiecko-angielska publikacja, którą Państwo widzicie za mną, wydana przez Mocak wspólnie z niemieckim wydawnictwem Hanser. Zachęcam do jej zakupu dzisiaj w promocyjnej cenie. I teraz może przejdę do opisania, co będzie się działo podczas dzisiejszego spotkania. Za chwilę jako pierwszy punkt zaproszę Jurgena Kamkutera, który przedstawi krótko sylwetkę autorki. Następnie odbędzie się rozmowa z Hertą Müller na temat między innymi procesu tworzenia, a na końcu zaproszę autorkę do przeczytania wybranych kolaży. Jurgen, zapraszam Cię do mikrofonu. Liebe Hertha Müller, lieber Harry, liebe Mascha Potocka, liebe Delfina, Richard habe ich auch gesehen, wo sitzt er? Hallo Richard. Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren. Ich werde konsekutiv übersetzt. Czy mnie słychać? Słychać. Droga pani Herta Müller, drogi Richardzie, drodzy goście. Diese Ausstellung entstand vor ungefähr 2 Jahren in der Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum für verfolgte Künste und dem Mozak. Ta wystawa powstała mniej więcej 2 lata temu we współpracy pomiędzy Centrum Sztuk Prześladowanych w Solingen a Muzeum Mozak. Als wir die Ausstellung in Solingen im März diesen Jahres eröffnet haben, hatten wir einen wunderbaren Eröffnungsredner. Gdy otwieraliśmy tę wystawę w marcu tego roku w Solingen, mieliśmy wspaniałego mówcę, który ją otwierał. Den ehemaligen Bundestagspräsidenten Professor Dr. Norbert Lammert. Był to były prezydent Bundestagu, były przewodniczący Bundestagu, profesor Norbert Lammert. Ein begnadeter Redner, der seine quasi Laudatio damit begann, dass er sagte, sagte, wenn Politiker anfangen über Literatur zu reden, dann wird es oft peinlich. To był wspaniały mówca, który rozpoczął swoją przemowę od tego, że powiedział, kiedy politycy zaczynają mówić o sztuce, to staje się to takim drażliwym trochę, drażliwą sprawą. Ich kann mich dem im Grunde nur anschließen, wenn Kunsthistoriker, und ich bin einer, versuchen, sich auf dieses dünne Eis der Literaturauslegung zu begeben, dann kann es eigentlich nur noch fast noch schlimmer werden. A muszę powiedzieć, że ja jako historyk sztuki, kiedy takie osoby jak ja, czyli historycy sztuki, próbują odważyć się wejść na ten kruchy lód mówienia o sztuce, to właściwie może być tylko jeszcze gorsza sytuacja. Deshalb möchte ich Ihnen eine ganz persönliche Geschichte erzählen, die ich mit den Collagen von Hertha Müller mit ihrer Literatur erlebt habe. Dlatego też chciałbym Państwu opowiedzieć taką bardzo osobistą historię, której doświadczyłem z kolażami Herty Müller. In der Vorbereitung der Ausstellung, als der erste Ausdruck des Katalogs bei mir in der Küche lag, war die Nachbarstochter zu Besuch, ein 13-jähriges Mädchen.
Kiedy pierwsza wersja katalogu do wystawy była u mnie już wydrukowana, była wydrukowana i leżała u mnie w kuchni, akurat przyszła z wizytą 13-letnia dziewczynka, córka sąsiadów. Und ganz neugierig guckte sie sich die Sachen an und las es. Die Gedichtzeile im Heimweh ist ein blauer Saal und sagte, was soll das? Była bardzo ciekawa, co ta książka zawiera, zerknęła do środka i przeczytała taką linijkę, w której mowa jest w tęsknocie, za domem jest pewna błękitna sala. I zapytała, cóż to takiego? Sagte, das verstehe ich nicht. W ogóle tego nie rozumiem. Und dann haben wir uns das Gedicht zusammen vorgelesen. Ich habe es ihr vorgelesen, sie hat es mir wieder vorgelesen. Wir haben die Collage, Sie hören, ich sage Gedicht, weil wir haben einen Rhythmus gefunden. Sie hat ihren Rhythmus gefunden, ich habe meinen Rhythmus gelesen. I czytaliśmy sobie tak nawzajem ten wiersz, który nie tylko jest wierszem, ale jest też kolażem. Ona próbowała znaleźć w nim swój rytm, ja próbowałem znaleźć swój i to tak nawzajem czytaliśmy sobie. Und es hat sich dann ein wunderbares Gespräch entwickelt und diese junge Frau hat einen Zugang gefunden über die Collagen in diese lyrische Sprache hinein. Dann habe ich ihr von Else Lasker-Schüler erzählt. I z tego wywiązała się wspaniała rozmowa. Ta młoda kobieta znalazła zupełnie taki osobisty stosunek do liryki poprzez te kolaże. Ja jej opowiedziałem o Else Lasker-Schüler, die ein Gedicht geschrieben hat über das blaue Klavier, która napisała wiersz o błękitnym pianinie. Und dann konnte ich in der Tiefe meiner lyrischen Erinnerung noch Eichendorff herauskramen, der über die blaue Blume gesprochen hat. I wygrzebałem jeszcze z moich wspomnień literackich, lirycznych wiersz Eichendorffa, który pisał o błękitnym kwiecie. Und dann wurde mir das, dann begabte ich mich doch auf das dünne Eis, versuchte ihr das zu erklären, habe aber gemerkt, dass man es gar nicht erklären muss, sondern jeder. Und da hoffe ich, dass Sie diese Gelegenheit genutzt haben, dass Sie diese wunderbaren Collagen, diese Kunstwerke, diese Wortbilder selber erlebt haben in der Ausstellung und dass Sie Ihren Zugang dazu gefunden haben. Próbowałem tej dziewczynce wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi, ale zauważyłem, że to wcale nie jest potrzebne. I myślę, że tak samo Państwo doświadczyliście tej wystawy, że znaleźliście wasz osobisty stosunek do tego, co na wystawie jest pokazywane, do tych kolaży i tych wierszy. Ich bin mir nämlich sehr sicher, dass jeder von Ihnen hier im Publikum seinen blauen Saal hat. Myślę, a właściwie jestem pewien, że każdy ze zgromadzonej tutaj publiczności ma taką swoją błękitną salę. Liebe Hertha, dafür ganz herzlichen Dank. Droga Herto, za to Ci bardzo serdecznie dziękujemy. Okej, okay, hallo, guten Abend. Dobry wieczór. Zaczniemy naszą rozmowę, albo ja zacznę naszą rozmowę od zadania Ci, Herto, takiego ogólnego pytania. Mianowicie, co człowiekowi daje tworzenie tekstów i co Tobie daje tworzenie tekstów? Texte erschaffen. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ich weiß nicht, ob ich Texte mache. Wenn ich arbeite. Und das hat sich so ergeben, schon vor über 30 Jahren. Und es ist eine Art, zuerst mal mit mir selbst zurechtzukommen und mit der Welt zurechtzukommen, mit der Existenz zurechtzukommen. Und ich habe damit angefangen, einer seinerseits in Rumänien, in einem sehr prekären Zustand, als es alles ausweglos war, eigentlich politisch ausweglos wegen der Diktatur. Dann war ich in einer Fabrik, einer Maschinenbaufabrik,
wo ich auch nichts zu suchen hatte und hatte kein Büro mehr, weil man mir das Büro genommen hatte, damit ich nicht mehr zur Arbeit kommen kann, weil man mich herausschmeißen wollte. Ich hatte die ständigen Schikanen mit dem Geheimdienst und in diesen Dingen habe ich angefangen, einfach zu schreiben. Ich habe keine Literatur gemacht, sondern ich habe damals gedacht, es ist eine Art Selbstvergewisserung. Ich wollte wissen, wer bin ich? Ich komme vom Dorf, ein kleines Dorf. Es wurde fast nichts geredet, stumm, weit weg von der Stadt. Dann eine Minderheit, deutsche Minderheit. Ich war in der Fabrik, waren nur Schikanen. Also irgendwie musste ich selber wissen von mir, wer ich bin. Und um das konsequent zu machen, habe ich es aufgeschrieben. Weil wenn ich mir das nur so gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht lange weitergemacht. Und das Aufschreiben war für mich die Garantie, dass ich da dranbleiben muss, dass ich das eine Weile weitermache. Mein Vater war gestorben und also es waren viele Dinge, die nicht mehr, es war eigentlich nichts mehr in Ordnung im Leben. Und darum habe ich gedacht, es war eine Möglichkeit, einen Halt zu finden. So hat es begonnen. Und seither ist es so. Nie wiem w ogóle, czy tak naprawdę piszę teksty, czy rzeczywiście tworzę teksty. To tak po prostu wynikło w moim życiu. Zaczęło się to już ponad 30 lat temu albo i wcześniej. To była droga do tego, żeby odnaleźć w siebie samą, żeby dojść ze sobą do ładu. Zaczęło się to jeszcze, kiedy byłam w Rumunii, kiedy moja egzystencja, moje życie było w wielkim chaosie i było właściwie zagrożone. To była taka sytuacja bez wyjścia i pod względem politycznym, i pod względem osobistym. Z powodu dyktatury, ale też z powodu tego, jak byłam traktowana. Pracowałam wtedy w fabryce maszyn jako tłumacz i w biurze, w którym pracowałam, utrudniano mi życie. Próbowano mnie stamtąd wyrzucić, wypchnąć. To były różnego rodzaju szykany. I wtedy pomyślałam, że zacznę pisać. I to nie była myśl o literaturze. To nie chodziło o literaturę, tylko to był pewien rodzaj uzyskania pewności samej siebie, uzyskania samopoczucia, upewnienia się co do siebie, kim tak naprawdę jestem. Pochodzę z małej wsi i z niemieckiej mniejszości, która często podlegała różnego rodzaju szykanom. W ten sposób próbowałam znaleźć drogę do samej siebie w sposób konsekwentny. Próbowałam zapisywać to, co czuję. To był taki okres czasu, kiedy mój ojciec zmarł. Wszystko było nie tak, jak należy. I tak to po prostu samo z siebie przyszło. Es war sehr lang. Entschuldigung. Było to bardzo długie. Zaczęłaś już mówić o Rumunii, więc może ja, traktując to jako punkt wyjścia i nawiązując do tego, że w 1987 roku wyemigrowałaś do Berlina Zachodniego, do Niemiec, zapytam się właśnie o te dwa kraje. Co dała ci Rumunia, a co dały ci Niemcy? Naja, Rumänien ist das Land, aus dem ich komme. Ich war über 30 Jahre alt, als ich Rumänien verlassen konnte, durfte. Das ist schon ein halbes Leben fast. Und das ist natürlich selbstverständlich, dass die Beziehung zu so einem Land immer da ist. Und eine emotionale, persönliche Nähe. Ich mache jetzt nicht mehr so lange, ich warte jetzt, bis es übersetzt wird. Ja. Dankeschön.
To kraj, z którego pochodzę, to jest Rumunia. Kiedy opuściłam Rumunię, miałam już ponad 30 lat i to było tak naprawdę właściwie połowa życia, czy prawie że połowa życia. Mogłam wtedy Rumunię opuścić, wolno mi było, wcześniej mi nie pozwalano. I te relacje, jakie się wtedy nawiązały, one nadal, jakie się wcześniej nawiązały przed emigracją, one nadal istnieją. Ich bin, wenn ich rumänisch reden höre, zum Beispiel in Berlin auf der Straße, dann klopft das Herz ein bisschen schneller. Ne? Das kann ich, oder wenn ich ein Auto sehe auf der Autobahn, rumänische Autonummer, schaue ich den Fahrer an, weil ich denke, als würde ich jemanden kennen. Es ist wie das, ja, das Land ist immer irgendwo mit. Man nimmt das Land an den Fußsohlen mit. Ne? Andererseits war ich sehr froh, als ich aus Rumänien weg war, weil ich war nervlich, psychisch total am Ende, wegen den Schikanen. In Deutschland bin ich jetzt fast so lange, wie ich in Rumänien gelebt habe. Kiedy mówię po rumuńsku, kiedy to moje serce bije mocniej, kiedy słyszę, że ktoś mówi po rumuńsku na ulicy, albo kiedy widzę samochód na autostradzie, który ma rumuńskie tablice rejestracyjne, to przypatruję mu się w sposób szczególny i zastanawiam się, czy może znam tego kierowcę. Ten kraj jest tkwi we mnie. Przez cały czas, chociaż wtedy, kiedy opuszczałam Rumunię, byłam szczęśliwa, że mogę wyjechać, ponieważ mój stan psychiczny wtedy był bardzo zły, byłam właściwie wykończona nerwowo. Ale w tej chwili już mam taką sytuację, że prawie tyle samo, ile lat spędziłam w Rumunii, prawie tyle samo mieszkam już teraz w Niemczech, w Berlinie. Und ich glaube, wenn man muss, dann ist man, ich habe mich eigentlich nie nach Rumänien zurückgewünscht. Im Gegenteil, ich habe es, das ändert sich ja auch mit der Zeit. Ich habe es am Anfang diesem Land, auch dem Regime, sehr übel genommen, dass ich gegangen bin oder gehen musste und dass die Opportunisten und die Täter alle zu Hause bleiben konnten. Nigdy właściwie nie pragnęłam wrócić do Rumunii, ale moja relacja z tym krajem zmienia się z czasem. Tak naprawdę wzięłam to wtedy bardzo za złe temu krajowi, tym rządzącym, że musiałam opuścić mój kraj, a z drugiej strony, że te osoby, które były sprawcami tego wszystkiego, co tam się działo, mogły pozostać. Dann war ich in Deutschland zuerst sehr fremd, obwohl ich die Sprache spreche. Ich habe erst in Deutschland gemerkt, dass ich eigentlich genauso Rumänin bin, weil ich sozialisiert bin. Mit diesem Lebensgefühl, mit dem rumänischen Lebensgefühl. Ich habe das Rumänische als Sprache sehr gerne. Rumänisch ist eine unglaublich schöne Sprache, wie viele, viele kleine Sprachen. Und obwohl ich immer auf Deutsch geschrieben habe, aber das Rumänische schreibt bei mir auch immer mit, weil es in den Kopf gewachsen ist, weil ich viele Dinge doppelt sehe, weil das Rumänische hat andere Augen, die Sprache hat andere Augen. Und ich habe natürlich beide Augen. Also wenn ich ein Wort sage, wenn ich sage, was weiß ich jetzt, Pflanze zum Beispiel, wenn ich sage, ein Maiglöckchen auf Rumänisch heißt es kleine Träne. Und dann weiß ich, dass die Blume so aussieht wie die kleinen Tränen, die aufgefädelt sind. Und dann scheint mir das Rumänische treffender als das Deutsche. Und insofern sehe ich auch gerade für Sprachbilder, schreiben beide Sprachen mit. Und das ist ja auch etwas sehr Intimes. Mm.
Kiedy przybyłam do Niemiec, spostrzegłam, że ten kraj jest dla mnie obcy, chociaż mówiłam po niemiecku, znałam język niemiecki. Oczywiście rumuński był dla mnie tym drugim językiem i wtedy, kiedy przybyłam do Niemiec, zauważyłam, że jednak jestem też z Rumunii. Jakaś część moja jest z Rumunii. Rumuński jest bardzo pięknym językiem. I zawsze też, kiedy mówię coś po niemiecku, widzę to jednocześnie też po rumuńsku. To ten język tkwi w mojej głowie. Widzę zawsze obydwie wersje językowe, tak jakbym widziała to każdym okiem inną wersję w jednym z tych języków. Na przykład, kiedy mówię o roślinie, kiedy mówię o konwali, która po niemiecku nazywa się dzwonkiem majowym, ale po rumuńsku ten kwiatek nazywany jest małą łzą. I uważam, że język rumuński ma bardziej trafne nazwy na przykład kwiaty. Tak więc ten i niemiecki, i rumuński obydwa we mnie tkwią. Andererseits ist Deutschland das Land, das mich gerettet hat. Und wo ich auch weiß, ich bin inzwischen dort zu Hause. Das ist einfach eine Tatsache und ich bin gerne in Deutschland. Berlin überhaupt, Berlin war immer was anderes als Deutschland, weil es auch eine Stadt ist und immer auch schon war. Jeder kommt von woanders her. Jeder ist irgendwo geboren, aus irgendeinem Grund irgendwo hingegangen. In allen, jedem Leben sind die Zufälle. Manchmal sind sie glückliche Zufälle, manchmal sind sie tragische Zufälle. Und das alles ist ja inzwischen so lange, dass ich bin mittlerweile in Deutschland zu Hause. Ja. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że czuję się już w Niemczech jak w domu. Niemcy to był ten kraj, który mnie uratował. Przy czym znaczenie ma to, że mieszkam w Berlinie, ponieważ Berlin jest inny niż reszta Niemiec. I każdy, kto do tego miasta przybywa, czuje się w tym mieście jak u siebie w domu. Oczywiście, że w życiu każdego człowieka zdarzają się różne przypadki. Są to przypadki czasami tragiczne, czasami przypadki szczęśliwe, ale tak długo już mieszkam w Niemczech, że czuję się tu jak w domu. In Rumänien ist es auch politisch auch zurzeit sehr fragwürdig. Rumänien heißt, es ist das korrupteste Land in Europa. Und das ist ja auch, das macht einem ja auch immer Sorgen, das bindet einen auch, dass ein Land nicht automatisch demokratisch wird, wenn eine Diktatur weg ist. Ich meine, in Polen merkt man das heute wahrscheinlich auch, dass das sehr kompliziert ist. Und das beschäftigt mich natürlich auch immer, besonders wenn es um Rumänien geht, welche Politiker was tun und wie werden die Dinge immer wieder zurückgeworfen und wie viele von den alten Mentalitäten sind noch da. Und das ist einerseits, sage ich oft, ich bin froh, dass ich dort nicht mehr leben muss. Andererseits macht es mich unglaublich traurig und ich denke immer, es müsste mal eine Zeit kommen, wo sich etwas dezidiert ändert und dass die Gesellschaft was lernt. Und sie lernt natürlich, aber viele verhindern das auch, dass sie was lernt, weil es noch immer genug Leute gibt, die das nicht wollen, dass es sich in eine demokratische Gesellschaft entwickelt. Und das sind halt alles Duplizitäten. Man ist eigentlich immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen den Dingen, zwischen den Ländern und zwischen den Dingen, ja. Und wenn man mal Diktatur erlebt hat, dann kriegt man auch sehr, beschäftigt einen das instinktiv. Was mich inzwischen in Deutschland auch beschäftigt, dass ja auch Diktatur auch nicht mehr ausgeschlossen scheint, wenn ich weiß, es gibt eine rechtsradikale Partei, die zum Beispiel immer mehr Stimmen bekommt. Also das sind halt die Dinge, die man immer mit sich
herumschleppt und die ich immer sehr persönlich nehme, weil ich sehr viele Situationen erlebt habe, wo es darauf ankommt, aufs Politische, wo das Individuum, ich weiß, das Individuum ist der Politik ausgeliefert. Rumunia jest krajem, gdzie dalej pod względem politycznym sytuacja jest niepewna. Jest to, tak się mówi, najbardziej skorumpowany kraj w Europie. To, że panowała tam dyktatura, pozostawiło swoje ślady i pewne elementy z tego postrzegamy także obecnie w Polsce. Oczywiście Rumunia ma dla mnie cały czas duże znaczenie. Zawsze interesuje mnie to, jacy tam są politycy, co oni robią. To jest też sprawa mentalności, to co dzieje się w Rumunii, ponieważ ta mentalność z tych dawnych czasów pozostała. Z jednej strony jestem zadowolona, że nie muszę już tam żyć, ale z drugiej strony jestem też smutna, że tak wszystko tam wygląda. Na pewno jest to kraj zupełnie inny niż Niemcy, a też niestety jest tam taka sytuacja, że jest wiele ludzi, którzy nie chcą, żeby w Rumunii nastała rzeczywiście demokracja, którzy temu przeszkadzają. Wszystko to są takie sprawy bardzo dwuznaczne i czuję się miotana pomiędzy jednym i drugim krajem. Przeżyłam, co znaczy dyktatura i w dalszym ciągu w sposób taki jakby instynktywny zajmuję się tym, to mnie porusza w dalszym ciągu. A z drugiej strony zaczynam też obawiać się tego, co obserwuję w Niemczech, że do głosu dochodzą prawicowi radykałowie. Nie można wyrzucić z siebie tego, co się przeżyło. To tkwi we mnie, ja to cały czas w sobie mam, te sytuacje, jakich doświadczyłam. To może teraz przejdziemy do pytania dotyczącego kolaży, bo to właśnie kolaże prezentujemy na wystawie. Herto, skąd wzięło się twoje zainteresowanie kolażem? Tak naprawdę kiedy i w jakiej sytuacji zaczęłaś je tworzyć? Aus ganz praktischen Gründen. Ich war viel unterwegs, als ich aus Rumänien kam, 87. Und dann habe ich mich bei Freunden melden wollen, wenn ich auf Reise war. Und dann habe ich immer keine Karten gefunden, die mir gefallen haben. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache selber welche. Und dann habe ich aus der Zeitung etwas ausgeschnitten, ein Bild und ein, zwei Wörter oder zwei, drei Sätze und habe die draufgeklebt auf eine Karteikarte und habe die allen Stadtkarten verschickt. To były zupełnie praktyczne powody. Wtedy, kiedy przyjechałam do Niemiec, bardzo dużo podróżowałam, to po tym roku 87. I często chciałam dać znać przyjaciołom, znajomym, co się ze mną dzieje. A ponieważ nie mogłam kupić kartek pocztowych, które by mi odpowiadały, które by mi się podobały, pomyślałam, że sama będę je tworzyć. I one powstawały całkiem zwyczajnie. Wycinałam słowa z gazety, na przykład czy z czasopisma, naklejałam na kartkę i taką kartkę wysyłałam. Naja, und dann habe ich gemerkt, wie faszinierend das ist, dass man Wörter ausschneidet aus einem Kontext und dass die Wörter dann den Kontext gar nicht mehr kennen und dass man sie mit anderen Wörtern zusammenbringt und dass es eine Art von Inszenierung ist, eine Geschichte entsteht oder ein kleines Theater, weil ja auch ein Bild dazu gehört.
und dass dann in diesem kurzen Text viel mehr drin ist, als was als Wörter dort steht, dass das viel mehr suggeriert, dass das vielleicht noch viel mehr suggeriert, weil es nicht dort steht. Und das war alles sehr spannend. Und dann habe ich angefangen, auch zu Hause sowas zu machen, für mich. To było fascynujące, ponieważ kiedy wycina się słowa z kontekstu i łączy się z innymi słowami, to one nagle zaczynają znaczyć coś zupełnie innego. Jest to taki rodzaj inscenizacji, nawet pewien rodzaj teatru, ponieważ łączy te słowa także z obrazami. W ten sposób to bardzo dużo można zasugerować, a właściwie jeszcze więcej można zasugerować przez to, co nie pokazujemy. I później zaczęłam sama dla siebie tworzyć te kolaże, już nie z zamiarem wysyłania ich jako kartek. No i dann war es dieses Spannende, das, was ich jetzt noch so faszinierend finde, dass die Karte ist nur so groß wie eine Ansichtskarte. Und mehr geht nicht drauf. Und was, also wenn der Rand der Karte da ist, das ist wie wenn ein Tag vorbei ist oder was. Mehr ist da nicht drin. Und das, also die, das ist begrenzt, das ist, der Raum ist begrenzt. Wie wenn ein Haus oder ein Zimmer oder ein Bett ist nur so groß. Oder dann, wenn es geklebt ist, kann man es nicht mehr ändern. Dann ist es passiert, das ist, man kann es nicht mehr rückgängig machen. Und das ist halt wie im Leben. Und dann die Farben, ich habe ja dann, es wurde immer immer bunter, die Texte wurden immer länger und es wurde immer, ich habe, es wurde immer mehr zu einer Art Literatur. Also von der ursprünglichen Absicht nur der Ansichtskarte, des Ersatzes für Ansichtskarte, hat es sich dann völlig losgelöst und wurde zu einer Art Literatur. Und das Bild, das ist ja auch dieses Faszinierende, dass das Bild mit dem Text zusammengehen muss. Und das ist ja auch was Verschiedenes. Zeigen und beschreiben, das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich habe immer auch den Film zum Beispiel beneidet. Im Film ist ein Bild, es ist ein Ton, es ist ein Text, es ist also das alles gleichzeitig. Und es ist im Leben, ist es ja gleichzeitig. Und das Schreiben ist ja nur eine, ja, ein Versuch, eine Nachahmung mit Worten. Und das fädelt sich auf. Während etwas, wenn es passiert, passiert das ja im Moment. Und das alles hat mich immer ein bisschen gestört. Und mit dem Bild kann ich wenigstens ein bisschen etwas kompensieren. To jest właśnie tak bardzo ciekawe, takie fascynujące, że te kolaże mają wielkość taką jak kartka pocztowa, jak widokówka i tylko tyle miejsca jest do dyspozycji. I to jest tak jakby, jak mija dzień i kończy się, tak samo kończy się miejsce na tej kartce. Przestrzeń, jaką się ma do dyspozycji, jest ograniczona. Mamy przestrzeń domu, pokoju, łóżka. I kiedy się te słowa zostaną naklejone na tej kartce, to już nic więcej nie da się zmienić. Tak samo jak i w życiu. Kiedy czas mija, już się nic nie da zmienić. W momencie, kiedy słowa już są, pozostają takie. Dużą rolę odgrywają też kolory, są bardzo ważne. Stopniowo przeszłam do tego, że te teksty stawały się coraz dłuższe i zaczęły odgrywać dla mnie rolę literatury. Jak gdyby uwolniły się z tego zamknięcia w kartkach pocztowych czy widokówkach i stały się rodzajem literatury. Ważne jest to, że obraz i tekst w kolażach zawsze ze sobą współgrają, są ze sobą związane. I to jest trochę tak jak z filmem. Zawsze zazdrościłam filmowi, że on może oddać to, co dzieje się w życiu w sposób równoczesny.
bo w filmie, tak jak i w życiu, równocześnie jest obraz, dźwięk, słowo. Natomiast przy pisaniu to jest tylko pewien rodzaj naśladownictwa przy pomocy słów. I to mi zawsze przeszkadzało i chciałam to skompensować poprzez obrazy. Und dann die Handarbeit ist schön. Ich wollte nicht Schriftstellerin werden. Ich wollte lange Jahre Friseuse werden und ich wollte viele Jahre Schneiderin werden. Und das sind alles Berufe, die, wo was entworfen wird und wo man etwas ändert. Und das ist ein bisschen, hat es auch damit zu tun, glaube ich. Uważam, że prace ręczne są czymś pięknym. Właściwie nigdy nie chciałam być pisarką. Chciałam być, długie lata chciałam być krawcową, później chciałam być fryzjerką. I to są takie zawody, które bardzo mi się podobają. Nim poproszę Cię, Herto, o przeczytanie nam tych wybranych kolaży, zadam ostatnie pytanie. Czy tworząc kolaże czujesz się bardziej, no właśnie, pisarzem czy artystką wizualną? Ich fühle mich gar nicht. Ich arbeite. W ogóle nic nie czuję, po prostu pracuję. Wenn man Kunst macht, dann ist das, glaube ich, das macht schon alles kaputt. Also, myślę, że jak człowiek się zajmuje sztuką, to już wszystko to jest po prostu das zniszczone. Zieht mich hinein und ich bin fasziniert und begeistert und es ist, ich arbeite und vergesse mich. Ich fühle mich gar nicht. Ich vergesse mich völlig. Und dann ist es am schönsten. I jestem tak zafascynowana, tak wciąga mnie ta praca, że w ogóle nie myślę o tym, czy coś odczuwam. Po prostu zapominam o samej sobie i to jest najpiękniejsze uczucie. Dobrze, w takim razie zrobimy teraz małe przemeblowanie, przygotujemy się i zaczynamy czytanie. Im Feld ist das Getreide müde vom Getreide und die Sandmücken müd von den Sandmücken. Die Brennerei von der Brennerei und der Wind vom Wind. Das Wort unbedingt ist müd vom Wort unbedingt. Und die Sonne muss durch den Rennzirkus. Doch hinter dem Busbahnhof im Getreide dreht ein Vogel beide Augen hundeschlecht und stark geschminkt in steifer Seide. An der Grenze hat mich der Wachmann mit dem Oberlippenbart gefragt, warum setzen Sie auf Heimat zum Quadrat? Ich habe ein wenig gelacht. Fiel an die freien Schuhe der Fasane, an den lauen Schlafsamen der Nacht, an das Muster der Haut auf der Bilch, an die Schönheit der Fältchen der Kälte gedacht, dabei zwei schöne Augen gemacht. Sommerkind, das sich satt Kirschen isst und einen Vater im Gefängnis hat, eine Mutter, die verjährte Briefe liest, ihre leichte Pferdehaftigkeit, knochige Stirn mit silbrigen Härchen, die Augen weit auseinander, die Nase pocht blass, so dass der erste Vogel, den ich sah, war ein Taschentuch im Wind. Kein Betrug, nur Gegenwart im Zeitverzug. Als der Abriss des Mondes anfing, wurde ein König beseitigt und einer nicht, weil es nicht ging. Und der Mond hing mal voll wie die Kugel, mal dünn wie die Schlange, weil es noch lange nicht ging.
Ich hob den Kopf, doch der Himmel hing leer und weißwolkig. Mit dem Magnetsinn der Taube, meinte der Herr, ich sollte packen, solange ich noch an mir beteiligt bin. Vater hat seinen kleinen, nicht gefallenen Soldat, der er war, auf dem Arm. Und unser Nachbar fragt, wieso trägst du den? Es ist doch unbequem. Vater sagt, innen sowieso, als auch außerdem. Nach der Rasur hat mein Vater sein Kinn beim Rasierer vergessen und ein Lehrling brachte es ihm. Nach der Ohrfeige hat Mutter ihre Hand auf meiner Wange vergessen und die Sonne schien. Er sagte, das Rote an der Roten Armee ist A. Blut im Gras und B. Blut im Schnee. Gestern sagte Herr Straub, Holz macht stolz. Und dann, was immer passiert, Hauptsache kariert. Ich dachte, er nimmt sich die Einfachheit, die es eilig hat, aus dem Silbersack der Zeit. Wolken zeigen das Zerteilen des Fisches in hellblau. Es hat, wo man nicht reden darf, gleich etwas Politisches. Früher hatte meine Mutter eine moderne Tasche aus Fischhaut. Ich wusste, dass sich darin, wenn sie die aus der Hand legt, sofort etwas bewegt. Im Gelbrockmuster des langsam schmal werdenden Mondes ist das feurige Gespür für Unbewohntes. Und es ist nicht von hier. Als der Herrscher bald am Ende war, hob er gehetzt die seidenen Hände. Seine Gestalt war jetzt bloß noch koffergroß. Das Glück war langsam, wo es vorkam. Oben lief der nackte Sand. Jemand trug ein Glöckchen am Revier und rief, mein Hemd wächst in den Boden, als ob's ein Tuch im Himmel wär. Für Selbstachtung war ich zu dumm, wusste nie, wohin das Takäu fliegt, auch nicht, warum die traurige Schwerelosigkeit des Glücks nach Schafmilch riecht. Ich blieb so lange auf dem Balkan, bis im Gesicht die Blechbearbeitung begann. Im Himmel hängt ein Samtrock in einem Zimmer ohne Tür. Mir scheint, ich friere. In den Straßen warten Bäume, sind oben Perücken, sind unten Soldaten. Man spricht über das schnelle Glück, nicht über mysteriöse Todesfälle. Das Gräsertanzen lügt. Im Heimweh ist ein blauer Saal, vor dem ich mich hüten muss. Der Sommer geht barfuß. Wenn du nicht fragst, wohin, weiß ich's genauer. In den Bergen schläft die Kohle, darüber die Steine, darüber die Erde,
darüber das Gras. Hier im Dorf fliegt uns die Seele wie eine gläserne Taube aus dem Mund ums Gesicht, weil sie überschnappt vor Mittagslicht. Sie fragen, wie wir durch die Grenzkontrolle kamen und wundern sich, weil wir die Wahrheit sagen. Wir sind befreundet mit 94 Grassamen. An einem ganz normalen Tag nahm Vater den Koffer auf den Rücken und der Koffer nahm das Haus auf den Rücken. Und das Haus nahm das Dorf auf den Rücken und das Dorf nahm den Himmel auf den Rücken. Und der Himmel nahm den Himmel an der Hand. Doch das war schon in einem anderen Land. Auf einmal war in der Bosheit etwas undenkbar zart, wie ein inneres Samtkleid. Sonne wie Narrenmond im Kupferkleid. In dieser Stadt heißt die staubige, glatt gebügelte Melancholie Gegenwart. Als ich kam, war ich anders. Seit ich bleib, werde ich langsam wie sie. Der Beamte sagte, Heimweh lädt Schuld auf sich. Nimm's nicht persönlich. Zehen aus Perlmutt im heißen Schnee gehen auch ohne mich, flüsterte ich. Es gab stille Sätze mit Pupille und müde mit Kaderschmiede. Die hölzernen Sätze fingen an mit einem Umgehungsplan. Danke. Dziękuję. Szanowni Państwo, poproszę jeszcze panią dyrektor Mocaku, Maszę Potocką do nas na chwilę. Herto, bardzo dziękujemy za wystawę, za ten fenomenalny poetycki performance, a przede wszystkim dziękujemy Ci za wrażliwość i mądrość słowa. Chciałam powiedzieć, że ta wystawa i ta publikacja wpisują się w szerszy program Mocaku, ponieważ jest to już czwarta ekspozycja z tej serii. Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Joachim Ringelnatz i Herta Miller. Próbujemy połączyć w naszej działalności sztukę, działania wizualne z literaturą, bo uważamy, że najwyższy czas, żeby znaleźć jakąś platformę łączenia sztuk.